Jeżeli chodzi o dostęp do danych, oczywiście jest możliwy przez urządzenia mobilne. Mamy aplikację Field Climate, gdzie na bieżąco jesteśmy informowani o zmieniających się warunkach na polu. Jeżeli chodzi o takie parametry jak okno do oprysku, czy okno do siewu, czy okno nawożenia, decyzja o tym, kiedy powinniśmy to zrobić, powinna być oparta o konkretne warunki specyficznego mikroklimatu na danym polu, gdzie chcemy to zrobić. Tak więc unikamy w ten sposób błędów polegających na tym, że robimy coś, co nie powinno być zrobione akurat w tym momencie. Może być to zrobione wcześniej albo później, ale ten system informuje nas o tym, kiedy to zrobić tam, gdzie trzeba i wtedy, kiedy trzeba. Oczywiście oprócz aplikacji mobilnej mamy platformę internetową, gdzie można te dane współdzielić, opracowywać, interpretować i mieć możliwość raportowania, możliwość historycznego powrotu do poprzedniego sezonu wegetacyjnego i porównania różnych sezonów wegetacyjnych, jeżeli chodzi o warunki klimatyczne i na tej podstawie na przykład wybrania cech odmianowych dla danej lokalizacji, które w tej lokalizacji będą w stanie wyprodukować zamierzony plon i jakość. Każdą stację możemy wyposażyć do 600 czujników różną drogą, kablową, radiową. Istotnym elementem też tego systemu jest monitorowanie stosunków wodno-powierzchnych w glebie za pomocą takich sond, na przykład jak sonda Sentek Drill and Drop, która ma możliwość odczytu co 10 cm takich parametrów jak wilgotność, temperatura, zasolenie. Daje nam to pełną informację o tym, jak przebiegają te stosunki wodno-powietrzne w glebie, jaka jest zdolność magazynowania wody w głębszych warstwach gleby, jak również jaka jest tendencja do nagrzewania się gleby. Może się to różnić, jeżeli chodzi o strukturę również. Będzie to nam dużo mówiło o strukturze właśnie gleby. Zdolność do nagrzewania, sorpcja wodna i sorpcja nawozowa to jest to, na czym rolnicy powinni pracować, żeby przeciwstawić się skutkom suszy. Ta wiedza na ten temat, co się dzieje właśnie z wodą, z temperaturą od wiosny przez cały okres wegetacyjny, pozwala nam zoptymalizować również nawożenie, ponieważ decyzja o tym, kiedy należy podać pierwszą dawkę azotu w uprawach ozimych, powinna być oparta na informacji o tym, jaka jest temperatura, jaka jest wilgotność gleby na danej lokalizacji, kiedy to będzie miało naprawdę uzasadnienie do nawożenia, ponieważ nie w każdej lokalizacji jest termin określany w kalendarzu, nie jest optymalny. On musi być oparty o konkretne, lokalne wskazania temperatury, wilgotności. Urządzenia działają tak naprawdę na zasadzie plug and play. Wkładamy kartę SIM, załączamy zasilanie i stacja zaczyna nadawać. Jeżeli chodzi o instalację stacji, jest to banalnie proste, nie wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności. Każdy może taką stację sobie zainstalować we własnym zakresie, natomiast również założenie loginu i konta na platformie Field Climate jest bardzo proste i nie sprawia największych problemów. Możemy te dane też właśnie współdzielić z naszymi kooperantami, z sąsiadami, z firmami, z którymi współpracujemy, z firmami nawozowymi, z firmami maszynowymi, z tymi, którzy obsługują nas w zakresie doradztwa, nawożenia, ochrony. Możemy te dane im współdzielić, dzięki temu mogą te doradztwo sprawować bardziej precyzyjnie w oparciu o prawdziwe dane mikroklimatyczne.